Dzisiaj mamy taki dzień szczególny, ponieważ jest to dzień świąteczny, poświęcony Najświętszej Maryi Pannie. I dlatego też zgodnie z tradycją tutaj w szkole naszej, ten dzień jest rzeczywiście też przez uczniów dedykowany przede wszystkim właśnie modlitwie, rozważaniu, pewnemu duchowemu przygotowaniu się do świąt Bożego Narodzenia, pewnemu duchowemu odrodzeniu. Dlatego też i te rekolekcje składam w niepokalanym sercu Najświętszej Maryi Panny, a w sposób szczególny was, drodzy uczniowie, ażeby ona, Matka Najświętsza, dała wam tą łaskę poznania prawd przez Ducha Świętego objawionych, tak, ażebyście byli pociągnięci, tak jak ona, do Pana Jezusa, ażebyście rzeczywiście coraz bardziej Pana Jezusa kochali i coraz bardziej do Pana Jezusa przylgnęli. Jest drabina do nieba, jest drabina do nieba. Te rekolekcje dzisiaj w to święto maryjne będziemy rozważali przede wszystkim tajemnicę mszy świętej. Otóż msza święta jest bardzo mocno i ściśle związana z Najświętszą Marią Panną, bo jeżeli pomyślimy, że przecież msza święta jest ofiarą, a co Pan Jezus ofiarował w czasie mszy świętej? Swoje ciało i swoją krew, a to swoje ciało i swoją krew przyjął od Najświętszej Maryi Panny. Jak pomyślimy, kto towarzyszył Panu Jezusowi w tym akcie ofiarniczym na Kalwarii, to znowuż zobaczymy, że tą, która była przy Nim, ściśle zjednoczona w Jego męce, w Jego boleściach, to była Matka Boża, Najświętsza Maria Panna Bolesna, tak jak mamy tutaj przedstawienie nad ołtarzem, gdzie widzimy, że przy ofierze Pana Jezusa towarzyszącą i współofiarującą jest Najświętsza Maria Panna. I ona jest oczywiście tą, która do ofiary mszy świętej prowadzi. Ona jest tą, która jakby wskazuje drogę na Kalwarię, wskazuje drogę do mszy świętej. I tutaj, drodzy wierni, widzimy obok krzyża Pana Jezusa, obok Najświętszej Maryi Panny, świętego Jana, który jest reprezentantem nas wszystkich, jest reprezentantem wszystkich dzieci Kościoła. I dlatego też dzisiaj, skoro mamy mówić o mszy świętej, to chciałbym najpierw pokazać, przypomnieć takie przynajmniej dwie historie najpierw takie, które mają nam uświadomić, jak ważna jest msza święta dla katolika. Jedna historia dotyczy czasów bardzo zamierzchłych, czasów, kiedy Polski jeszcze nie było, kiedy istniało Imperium Rzymskie, które było rządzone przez cesarza Dioklecjana. Imperium Rzymskie obejmowało całą właściwie południową Europę, Azję Mniejszą, północną Afrykę, Egipt. I właśnie w północnej Afryce, na terenie współczesnej Tunezji, pojmano 49 chrześcijan, katolików, którzy właśnie w nocy z soboty na niedzielę byli na mszy świętej. Cesarz bardzo ostro prześladował wszystkich chrześcijan i był zakazany jakikolwiek kult katolicki. Za uczestniczenie we mszy świętej groziła najzwyczajniej na świecie kara śmierci. A mimo to ci chrześcijanie, narażając swoje życie, a tam byli i dorośli, i dzieci, mimo to poszli do miejsca, gdzie się zbierali, miejsca kultu, na odludziu, ale mimo wszystko narażając swoje życie, ażeby uczestniczyć we mszy świętej. Co się stało? No, stało się rzecz taka, że ktoś doniósł i niewątpliwie przyszli żołnierze i wszystkich tych chrześcijan pojmali i zaprowadzili przed sędziów. I kiedy sędziowie zapytali się, dlaczego uczestniczą w kulcie, dlaczego uczestniczą we mszy, dlaczego poszli, mimo że cesarz surowo zakazał pod groźbą kary śmierci, to ci
chrześcijanie powiedzieli non possumus sine dominica. Nie możemy, i tutaj właśnie ta dominika, teraz jakby tak powszechnie się tłumaczy, że bez niedzieli. Otóż wtedy jeszcze nie było nazwy na niedzielę dominika, czyli dzień pański, dominus to jest Pan, tylko tu bardziej chodziło o ten dar od Pana. Bez darów Pana nie możemy być. Czyli nie możemy być bez mszy świętej. Jakby nie starczyło tym chrześcijanom, że po prostu mogą się w domu pomodlić, no bo akurat za to prawdopodobnie nikt by ich nie aresztował. A już na pewno nie groziłaby im kara śmierci, bo się zawsze można pomodlić dyskretnie w każdym miejscu, gdziekolwiek, nawet tam przed Trybunałem Sędziów. I ci sędziowie by pewnie nie wiedzieli o tym, że właśnie się tutaj powiedzmy jest, ktoś się modli. Natomiast oni wiedzieli, że potrzebują mszy świętej. I oczywiście, jak już powiedziałem, byli to męczennicy. Ci wszyscy, którzy zostali pojmani, wszyscy zginęli śmiercią męczeńską za uczestniczenie we mszy świętej. Za to, że byli przywiązani i cenili mszę świętą bardziej niż swoje życie. Drugi przykład chciałbym przypomnieć. Być może niektórzy z was byli tutaj na uroczystości właśnie w tej kaplicy 2 lata temu w Święto Wszystkich Świętych. To była 50. rocznica powstania Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. I tu w tej kaplicy gościł jeden z biskupów wyświęconych przez naszego czcigodnego założyciela, arcybiskupa Marcela Lefebvre'a. Był to biskup Bernard Tissier de Malaret, który jest również biografem arcybiskupa Marcela Lefebvre'a. I ten biskup wtedy wygłosił takie długie kazanie na temat arcybiskupa, jego życia. To kazanie zaczął od bardzo znamiennej rzeczy, od dzieciństwa arcybiskupa, wtedy jeszcze nie arcybiskupa, Marcela Lefebvre'a. Jego dzieciństwo wypadło na czas trudny dla jego ojczyzny, dla Francji, a mianowicie był to czas I wojny światowej. I kiedy on miał kilka lat, gdzieś w okolicach powiedzmy 10 lat, Francja była okupowana i była godzina policyjna, czyli władze okupacyjne wyznaczyły, że w nocy, powiedzmy, nie wolno, gdzieś tam od godziny 20, powiedzmy, pierwszej do godziny 6, nikomu nie wolno wychodzić na zewnątrz bez specjalnego pozwolenia, bez specjalnej przepustki. Ponieważ gdyby ktoś się pojawił na zewnątrz, a nie miał takiej przepustki, to oczywiście patrole wojskowe, których było bardzo wiele, mogłyby taką osobę jak najbardziej aresztować, a gdyby próbowała uciekać, również mogliby zastrzelić, ponieważ był stan wojny. I tutaj niewątpliwie to zagrożenie życia było bardzo wielkie. Ale co się działo? Ten mały chłopiec, Marcel Lefebvre, codziennie, jeszcze przed skończeniem godziny policyjnej, wychodził z domu i szedł do kościoła, ażeby służyć do mszy świętej. Narażał siebie na poważne kłopoty, a być może nawet na utratę życia, ale szedł, ażeby służyć do mszy świętej, ponieważ dla niego msza święta była czymś najwspanialszym i najcenniejszym. I tak się dzieje, że potem ta msza święta stała się dla niego rzeczywiście celem jego życia. Obrona mszy świętej, rozpowszechnianie mszy świętej stało się jakby sednem jego posłannictwa. Widzimy w tym całym kryzysie, kiedy niszczono mszę świętą po Soborze Watykańskim II, to arcybiskup Marcel Lefebvre, który w swoim dzieciństwie, jako małe dziecko, nie wahał się narażać swoje życie dla mszy świętej, potem nie wahał się narazić również na najgorsze kary, jakie mógł otrzymać od autorytetów kościelnych, łącznie z ekskomuniką, ażeby tylko i wyłącznie mszę świętą uchronić i przekazać ją wiernym. Bo ponieważ Kościół nie może być bez mszy,
To jest prawda oczywista od starożytności. My nie możemy być bez mszy świętej, ponieważ msza święta jest sedno, centrum naszej wiary. Gdyby nie było mszy świętej, to nie byłoby dla nas żadnej nadziei. Wszyscy bylibyśmy zgubieni. Czymże jest msza święta? Msza święta jest ponowieniem tej ofiary, którą Pan nasz Jezus Chrystus złożył w sposób krwawy na Kalwarii, a tutaj ponawia się ona na ołtarzach naszych w sposób bezkrwawy. Ale jest to ta sama ofiara. Jest to ta sama ofiara, którą Pan Jezus raz na zawsze złożył i którą nieustannie ponawia tutaj na tych naszych ołtarzach. I drodzy uczniowie, wy jesteście szczególnie zaszczyceni. Ta szkoła cieszy się niesamowitym przywilejem, ponieważ zobaczcie, w tej obecności waszych klas, waszych pracowni, których uczycie się, których zdobywacie wiedzę, znajduje się ta kaplica, jakże piękna, której codziennie dokonuje się niesamowity cud. Czymże jest ten cud, ten wielki cud, który dokonuje się tutaj na mszy świętej? Spróbujmy sobie uświadomić, jak bardzo potrzebowaliśmy ofiary Pana Jezusa. Otóż człowiek, wiemy to, już zapewne wszyscy wiecie z katechizmu, utracił łaskę Bożą przez to, że popełnił grzech śmiertelny. Ale grzech, który jakikolwiek by nie popełnił, jest grzechem, za który nie jesteśmy w stanie my sami odpokutować. Dlatego, że grzech jest obrazą Pana Boga, a Pan Bóg ma majestat nieskończony. Więc nasza wina jest nieskończona. I zobaczcie, my przez grzech wykopaliśmy przepaść, której nie jesteśmy w stanie przekroczyć. Została między Panem Bogiem a nami wykopana taka przepaść, którą nie jesteśmy w stanie w żaden sposób właśnie zakopać, w żaden sposób ją zniwelować. I dlatego też, gdyby nie Boża interwencja, gdyby właśnie nie ofiara Pana naszego Jezusa Chrystusa, każdy z nas po życiu tutaj na ziemi szedłby do piekła. To jest, byłby smutny i przerażający los. Wyobraźcie sobie, że byście mieli tą świadomość, że pożyję tutaj na ziemi ileś tam kilkadziesiąt lat i potem umrę i będę przez całą wieczność cierpieć. Dlaczego? Dlatego, że zgrzeszyłem, dlatego, że Pana Boga obraziłem. To należy nam się z Bożej sprawiedliwości. Pan Bóg każdemu oddaje, jako sędzia sprawiedliwy, to, co mu się należy. My, skoro odważyliśmy się Pana Boga, który jest największym naszym dobroczyńcą, jest największym naszym, najbardziej nas kochającym Ojcem, znieważyć, to oczywiście konsekwencje tego są straszne, opłakane. Ale Pan Bóg, jako że jest kochającym Ojcem, posyła swojego Syna, który przyjmuje właśnie od Najświętszej Maryi Panny naszą naturę, który staje się człowiekiem. I dlatego też Pan Jezus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Musimy to bardzo dobrze sobie uświadomić. Jest, jako człowiek jest jednym z nas. I jako przedstawiciel nas wszystkich ofiarowuje się Ojcu Niebieskiemu, ażeby zadość uczynić za nasze grzechy. Jako przedstawiciel rodzaju ludzkiego, jako przedstawiciel synów Adama i Ewy, chcę wynagrodzić Panu Bogu za wszystkie grzechy, którymi ludzie, zaczynając właśnie od prarodziców, od Adama i Ewy, poprzez wszystkie pokolenia Pana Boga obrazili. Otóż z czego to wynika? Dlatego, że Pan Jezus kocha swojego Ojca ponad wszystko i chce uczynić to zadośćuczynienie. Ale również Pan Jezus kocha nas całym sobą, całym swoim sercem i dlatego nie chce, ażebyśmy my przez tą głupotę, którą żeśmy uczynili, przez grzech, poszli do piekła. Dlatego też
czyni to zadośćuczynienie, ażeby nam dać możliwość pójścia do nieba. I zobaczcie, nikt z ludzi nie jest w stanie tego zadośćuczynienia dokonać, tylko Pan Jezus. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas jest ograniczony. Co my możemy Panu Bogu dać? Cóż by było takiego rzeczywiście adekwatnego za te grzechy, które żeśmy popełnili? Co my możemy Panu Bogu konkretnie ofiarować? Prawda jest taka, że no niewiele, a praktycznie nic, bo przecież wszystko, co mamy dobrego, to jest Jego dar, to jest od Niego. I zobaczcie, jakie to jest kruche. To, co jest najcenniejsze, to jest życie nasze, które posiadamy. Ale zobaczcie, to życie jest krótkie. W pewnym momencie, kiedy umrzemy, świat tego nawet nie zauważy. Większość ludzi w ogóle nawet nie zauważy, że nas nie ma. A więc cóż to jest? Drobiazg. A poza tym my powinniśmy ten cenny dar Boży, który otrzymaliśmy, powinniśmy szanować. Powinniśmy go cenić, bo to jest dar od Pana Boga, nasze życie. Ludzie oczywiście składali różne ofiary. To, co mieli cennego, dawali Panu Bogu. Widzimy Abrahama, Mojżesza, Aarona, poszczególnych patriarchów, którzy Panu Bogu dawali to, co było cenne dla nich. Najczęściej to były płody ziemi i również, powiedzmy, jakieś tam bydło, które posiadali, które było właśnie takim wskaźnikiem statusu. To Panu Bogu ofiarowywali. Ale oczywiście, czymże jest, nie wiem, jakaś owca, krowa, w porównaniu z tą winą, którą Pan Bóg został obrażony. To jest wszystko oczywiście drobiazg. Te wszystkie ofiary zapowiadały nam tą prawdziwą i nieskończoną ofiarę, którą Pan Jezus daje z samego swojego życia. Ponieważ On jako człowiek ma co ofiarować, a jako Bóg nadaje tej ofierze wartość nieskończoną. Bo Bóg jest nieskończony. I dlatego też, drodzy uczniowie, to, co Pan Jezus za nas ofiarował, to jest ta ofiara, która zgładziła wszystkie grzechy, która zadośćuczyniła za wszystkie nieprawości, która otworzyła nam Królestwo Niebieskie. I dlatego też teraz, jako że my żyjemy tutaj na ziemi, mamy prawo mieć nadzieję, że dzięki ofierze mszy świętej, dzięki ofierze Pana Jezusa, możemy pójść do nieba. Pan Jezus daje nam w tej ofierze to, co jest najcenniejszego, to, co jest najwspanialszego. Zobaczcie, nie daje nam coś, co oczywiście może cenić, tak jak Abraham, czy Mojżesz, czy jakiś inny patriarcha. Oczywiście, że każde zwierzę, które posiadał, było cenne. Każde zwierzę pomnażało jego majątek. Ale czymże to jest w porównaniu z życiem? Nie ma większej miłości niż wtedy, gdy ktoś oddaje życie swoje za przyjaciół swoich. Pan Jezus oddaje swoje życie za swoich przyjaciół. I tutaj, żebyśmy my mogli z tej ofiary korzystać, ustanawia ten obrzęd na swoją pamiątkę. Ale ta pamiątka to nie jest coś takiego, że ja wspominam, tak jak czasami wspominamy naszych zmarłych. Dla przykładu, we Wszystkich Świętych czy w Dzień Zaduszny idziemy na cmentarz i wspominamy, tu leży moja babcia, tam leży ktoś tam, jakaś ciocia, czy ktoś jeszcze z naszej rodziny albo ze znajomych i wspominamy, że to była dobra osoba, że takie rzeczy tam dobre od niej otrzymałem. Oczywiście to jest wspomnienie, to jest jakby przywołanie w pamięci jakiejś osoby, ale msza święta jest czymś więcej niż takim wspomnieniem Pana Jezusa. Bo Pana Jezusa możemy wspominać w naszej modlitwie jak najbardziej. Możemy rozmyślać o tym, co Pan Jezus uczynił, gdzie się urodził, jak żył, w jaki sposób umierał. To wszystko będzie jak najbardziej treścią naszej modlitwy.
ale w mszy świętej dzieje się coś o wiele, wiele wspanialszego, ponieważ w mszy świętej nie mamy do czynienia tylko ze wspominaniem, ale mamy do czynienia z ponowieniem. Czyli to, co się stało na Kalwarii w sposób krwawy, tu staje się w sposób bezkrwawy obecnością. Dlatego święty Andrzej, mówią o tym, Andrzej apostoł, mówią o tym kroniki męczeńskie, powiadał do swoich sędziów, że on nie będzie składał ofiary demonom, bożkom pogańskim, ponieważ składa ofiarę tylko i wyłącznie Bogu prawdziwemu, któremu składa niepokalanego baranka, którego potem spożywają wszyscy wierni i chociaż go spożywają, to ciągle pozostaje żywy i nienaruszony. Święty Jan Chryzostom mówi, że codziennie składamy tego samego baranka. Nie tak jak w świątyni jerozolimskiej, że jednego dnia składano jednego, drugiego dnia następnego, tylko codziennie jest ciągle ofiarowany ten sam baranek. I drodzy wierni, dla nas jest to najwznioślejsza forma modlitwy, ponieważ tutaj, kiedy przychodzimy na mszę świętą, to nie tyle my się modlimy, nie tyle, powiedzmy, nasze modlitwy są ważne. We mszy świętej sam Pan Jezus za nami się wstawia do Ojca Niebieskiego. We mszy świętej, kiedy Pan Jezus spoczywa ukryty pod postaciami chleba i wina na ołtarzu, wtedy ukazuje swojemu Ojcu Niebieskiemu z tego ołtarza swoją mistyczną śmierć, swoje rany, które odniósł i woła o miłosierdzie dla nas. Ta krew, która znajduje się w kielichu, jest właśnie tym wołaniem o miłosierdzie. Jeżeli pamiętacie, to pierwsi synowie Adama i Ewy, Kain i Abel, właściwie Kain nienawidził swojego brata Abla i w ramach tej swojej nienawiści, kiedy zazdrościł łaski, którą Pan Bóg dał Ablowi za jego hojną, szczerą ofiarę, zabija swojego brata Abla. I potem Pan Bóg się pyta Kaina, gdzie jest twój brat? I Kain udaje, że nie wie, bo przecież nie jest sługą swojego brata, nie musi tego wiedzieć. Ale wtedy Pan Bóg mówi do Kaina, krew brata twojego woła z ziemi o pomstę. Widzimy, bo to była krew człowieka. Niewinnie rozlana krew woła o pomstę do nieba. Jest to jeden z grzechów. Jeden z grzechów, które wołają o pomstę do nieba, morderstwo. Natomiast Pan Jezus, kiedy był przybijany do krzyża, wiemy, że wołał do Ojca Niebieskiego: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ta krew, która w tym czasie tryskała z jego ran, z jego rąk i jego nóg, nie wołała o karę dla nas, tylko wołała o miłosierdzie. I ta krew, która była przelana 2000 lat temu na Kalwarii, znajduje się za każdym razem w kielichu. To ciało, które wisiało na krzyżu, które się zrodziło z Najświętszej Marii Panny, prawdziwie znajduje się pod postacią chleba na tym kamieniu ołtarzowym. Tu jest prawdziwa Kalwaria. Tu jest prawdziwy Pan Jezus, który jest ofiarą i kapłanem. Stąd też wielka to jest dla nas pociecha i wielka łaska, że my możemy właściwie codziennie być na mszy świętej, że możemy codziennie przybliżać się tutaj do tego ołtarza, ażeby razem z Najświętszą Marią Panną, ze świętym Janem, z pozostałymi pobożnymi niewiastami, które towarzyszyły Panu Jezusowi w czasie Jego męki, adorować Jego ukrytego pod postacią chleba i wina. Tu jest prawdziwa ofiara, z której wypływa zbawienie świata, z której wypływają wszystkie łaski. Gdyby nie ta ofiara, tak jak już wspomniałem,
wszyscy bylibyśmy przeznaczeni do piekła. Nie byłoby dla nas najmniejszej nadziei. Dzięki tej ofierze bramy nieba zostały szeroko otwarte. Zobaczcie, kiedy Pan Jezus skonał na krzyżu, to być może pamiętacie, było trzęsienie ziemi i w świątyni jerozolimskiej zasłona się rozdarła. To miejsce najświętsze, które było zakryte przed ludźmi, do którego mógł wejść tylko raz do roku arcykapłan, się odsłoniło. Pan Bóg w ten sposób pokazał, że to, co dla nas było zamknięte, to, co dla nas było niedostępne, czyli niebo, otworzyło się dzięki tej ofierze. I teraz pomyślcie, jeżeli przychodzimy na mszę świętą, ile łask możemy otrzymać. Te wszystkie łaski są tu obecne. Msza święta nie dodaje łask do tych, które Pan Jezus już wysłużył na krzyżu, ale te łaski, które wysłużył na krzyżu, których ogrom jest nieskończony, stają się tu obecne dla nas wszystkich. Każdy, kto jest na mszy świętej, może wziąć tyle, ile chce i te łaski nie doznają uszczerbku. I teraz, jeżeli przychodzimy z taką wiarą, z taką ufnością, to zobaczcie, jak nasze rzeczywiście modlitwy mogą stać się naprawdę skuteczne. Ludzie mówią, oczywiście ja mogę się pomodlić wszędzie. To prawda, możesz się pomodlić wszędzie. Możesz się pomodlić na spacerze, będąc w lesie, gdzieś powiedzmy, czy w swoim domu, jak najbardziej. Natomiast kiedy przychodzisz na mszę, to ty tylko i wyłącznie jako dajesz, czy przedstawiasz siebie Panu Jezusowi, ażeby On ciebie polecił swojemu Ojcu Niebieskiemu. Ta modlitwa jest nieporównywalna i ta modlitwa nie może być nigdy zastąpiona. Dlatego też i my musimy pamiętać, jak ci chrześcijanie pojmani w Tunezji, że my nie możemy być bez ofiary mszy świętej. My nie możemy bez tej ofiary funkcjonować. A ta ofiara, skoro jest tak bardzo dla nas dostępna, to powinniśmy z niej korzystać. I po co jest nam dana ta ofiara? Po co Pan Jezus ją składa? Otóż po pierwsze, żeby uwielbić Pana Boga. My wszyscy mamy ten obowiązek uwielbienia Pana Boga. Dlaczego? Dlatego, że mamy od Pana Boga wszystko, to, że istniejemy. To, że mamy zdrowie, mamy różnego rodzaju dary, to, że jest otwarte dla nas niebo, którego szczęście jest nieporównywalne, to wszystko domaga się od nas uwielbienia Pana Boga. Powinniśmy Go wielbić, ponieważ jest naszym dobroczyńcą. Ale jakie są nasze uwielbienia? Pomyślcie sobie, jak bardzo wielbimy Pana Boga. Się okazuje, że bardzo często mizernie to wszystko wygląda. A tutaj Pan Jezus składa największy hołd swojemu Ojcu. I my niejako zasłaniamy się Jego zasługami i razem z Nim wielbimy Ojca. Tutaj dziękczynienie dokonuje się największe. Jest to ofiara dziękczynna. Zobaczcie, jeżeli ktoś jest niewdzięczny, nie umie podziękować za dobro, które otrzymuje, to potem oczywiście nie będzie dostawał innych dobrodziejstw. Jeżeli ktoś was poczęstuje jakimś cukierkiem na przykład, a wy nie powiecie dziękuję, to ktoś powie, że no jakiś taki cham chyba pewnie jest, niekulturalny, niegrzeczny i takiemu już innym razem nie da. Nie poczęstuje go cukierkiem albo jakimś innym smakołykiem albo jakimś innym dobrem. I tutaj Pan Jezus składa dziękczynienie swojemu Ojcu za wszelkie dobro, które wylał na świat, za wszelkie dobro, którym nas obdarzył. Również ta ofiara jest ofiarą przebłagania za grzechy. Każdy z nas ma dużo na swoim sumieniu. Każdy z nas nieraz, a pewnie codziennie, być może po kilka razy, chociażby grzechem, jakimś grzechem powszednim, Pana Boga obrażamy. I teraz należałoby Pana Boga przeprosić. W jaki sposób?
Co mamy zrobić? No właśnie ten przykład, o którym mówiłem, to jest ofiarować te zasługi, które Pan nasz Jezus Chrystus wysłużył na krzyżu. To jest najlepszy sposób, ażeby rzeczywiście przez ofiarę mszy świętej zadośćuczynić za wszystkie nasze grzechy, żeby przebłagać Bożą sprawiedliwość za wszystkie nasze nieprawości, przez które zasługujemy na surowe kary. I prosić. Każdy oczywiście potrzebuje wiele. Od bardzo prozaicznych rzeczy, pomocy na przykład przy jakimś sprawdzianie, przy jakimś egzaminie. Oczywiście nie chodzi tutaj tylko o to, żeby liczyć na Pana Boga, a samemu nic nie robić, bo w ten sposób na pewno nie dostaniecie łask. Ale jeżeli rzeczywiście solidnie pracujecie i przygotowujecie się do swoich obowiązków, a zarazem przyjdziecie, ażeby prosić w czasie mszy świętej o szczególną Bożą pomoc, to dzięki zasługom Pana Jezusa z całą pewnością możecie i macie prawo liczyć na Boże wsparcie i Bożą pomoc. Oczywiście są czasami bardzo poważne sprawy, które nas trapią i które są dla nas bardzo ważne. I wtedy najlepiej nie liczyć na swoje zasługi, na swoje jakieś możliwości, tylko rzeczywiście odwołać się do zasług Pana Jezusa, przyjść na mszę świętą i w czasie tej mszy świętej prosić właśnie, żeby Pan Jezus wysłużył nam tą łaskę, która tak bardzo jest nam potrzebna. Czy to jakieś będzie zdrowie naszych bliskich, czy to będzie wyrwanie z jakiegoś nałogu, jakiegoś grzechu, czy jeszcze jakaś inna szczególna łaska, która jest dla nas bardzo potrzebna. Nie ma skuteczniejszej modlitwy niż msza święta, niż ta ofiara, która tutaj codziennie się dokonuje, której codziennie możemy uczestniczyć i z której możemy codziennie czerpać tyle wspaniałych łask, które są na wyciągnięcie naszej ręki. Wystarczy tylko przyjść, wystarczy tylko adorować Pana Jezusa, a On będzie gotów z całą pewnością nas obsypać swoimi dobrodziejstwami. Jest drabina do nieba, jest drabina.